Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Battlefieldowych Milionerów. Tym razem na fotelu gracza usiądzie Kromka Chleba, także przywitajcie go gromkimi brawami. Brawo, brawo, czołem, czołem. Witam serdecznie Kajo, ciebie, jak i wszystkich oglądających oczywiście. Witamy, witamy. Czy przygotowywałeś się jakoś szczególnie do tego jakże wspaniałego Battlefieldowego teleturnieju? Tak, wszedłem na Wikipedię i przypomniałem sobie kolejność BF-ów, w jakich one występowały, bo nie pamiętałem, ale szczerze mówiąc nie i tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, też starałem się nie oglądać poprzednich odcinków, nie żebym nie chciał, tylko nie chciałem sobie jakoś spoilerować tego wszystkiego. Także zobaczymy. No, powiem ci, że jak ja robiłem swoich milionerów, tamte dwa odcinki, to zdecydowanie przyjemniej jest zadawać pytania, niż na nie odpowiadać, ale no zobaczymy. Lekki stres jest na pewno. Bycie Hubertem jest przyjemniejsze. Zdecydowanie. Można się poznęcać, zresztą pewnie to będziesz robił, zobaczymy. No, a no ja nie wiem. Dobra, to tak tylko wspomnę ci jeszcze, że w drodze do tego miliona złomu będziesz mógł skorzystać z trzech kół ratunkowych, jest to pół na pół, jest to zamiana pytania, a także przeskoczenie pytania, z tym, że przeskoczenie pytania możesz wykorzystać tylko do siódmego pytania, czyli do 40 tysięcy jednostek złomu. Okej, czyli masz jakieś pytania jeszcze, czy wszystko jasne, czy możemy zaczynać? Możemy zaczynać. Dobra, tak więc gramy o milion złomu. Pytanie za 500 jednostek złomu jest następujące. No myślę, że będzie rozgrzewka raczej dla ciebie. Dobra. Co zawala się na mapie oblężenie Szanghaju w Battlefield 4? Stary komin, telewizyjna wieża, diabelski młyn czy potężny wieżowiec? Powiem ci, że jestem ci odrobinę wdzięczny, bo takie te pierwsze pytanie, tak wiesz, zdejmie troszkę niepewności w mojej głowie. Żebyś poczuł się pewnie właśnie tutaj Battlefield 4, więc... A później taki wielki, potężny plaskacz na ryj za przeproszeniem w kolejnym pytaniu. Nie, no nie będziemy, wydaje mi się, przedłużać. Potężny wieżowiec, oblężenie Szanghaju, także zdecydowanie, definitywnie tak jest. Dobra, zaznaczamy. Dobra, nie ma co przedłużać, no jasne, to jest poprawna odpowiedź. Potężny wieżowiec, trailer Battlefield 4, wszystko jasne, nie trzeba nic tłumaczyć. Trailer, beta, alfa, wszystko. Tak, wszystko tam się działo na tym, więc... Przerobione. Nie ma co nawet, czyli 500 jednostek złomu masz. Mam 500 złomu, tak, jest już okej, także już coś tam, jakiś openik mały będzie. No, to już mogę przegrywać, także nie zgłaściłem się tak od razu. I to bez koła jeszcze, także... Okej, dobra, czyli pytanie zagwarantowane 1000 jednostek złomu. Jaką frakcją pogramy na mapie Amiens? Cesarstwem Rosyjskim, Królestwem Włoch, Zjednoczonym Królestwem czy Królestwem Austro-Węgier? No, hello. Hi, hello. Zaczyna się, że tak powiem, zabawa. To też historycznie tutaj mamy dobrą opcję. Okej, Amiens. Najpierw delikatna lokalizacja tego w głowie. Doskonale wiem, jak Amiens wygląda. Więc mamy tak. Włosi, oczywiście bym tutaj ich, że tak powiem, sobie zneutralizował. Królestwo Austro-Węgier i Zjednoczone Królestwo. Postawiłbym na Zjednoczone Królestwo, szczerze mówiąc. I teraz pytanie, czy bawić się, że tak powiem, w zaznaczanie odpowiedzi, której do końca nie jestem pewien, czy może wykorzystać jedno z kół ratunkowych, żeby się upewnić. Dobra, wiesz co, żeby nie było jakiegoś mega blamażu, weźmy to pół na pół. Zobaczymy, co tutaj... Pół na pół, okej. Okay. Dobra, na pewno, tak? Definitywnie bierzemy pół na pół. Tak, weźmy. Albo rozumiem, że przed tak, miałeś. Tak. Mogę nawet pokazać w tym momencie. Nie, spoko. są pozaznaczone odpowiedzi. Niestety na twoją niekorzyść. Genialnie, fantastycznie. Tak, naprawdę, mam zaznaczone odpowiedź C i D jako pół. Dobra, na pół. No trudno, to już nie będziemy przedłużać. Wydaje mi się, że jest to odpowiedź C. Nie jestem przekonany na 100%, ale metodą eliminacji wydaje mi się, że jest to Zjednoczone Królestwo. Dobra, czyli zaznaczamy, tak? Tak. Okej.
Najgorsze jest to, że teraz jest cisza, bo ja nie słyszę muzyki, którą pewnie podłożysz. I to jest najgorsze. To wyobraź sobie, albo czekaj, wyśleć ten jingle taki. Będziesz puszczać sobie w tym momencie. Nie no, jasne, to jest dobra odpowiedź. Jest to Zjednoczone Królestwo, także... No niestety to koło poszło, ale naprawdę no poszło. Miałem przygotowane tak, żeby nie było. Jest mam dobrze, tysiąc, jest tysiąc, gwarantowany tysiąc, także dwa koła jeszcze są, nie jest źle. Lecimy dalej. Pytanie za 2000 jednostek złomu jest następujące. Na której mapie w Battlefield 1 możemy obserwować czerwono-krwiste pola maków? Suizą, Przełamanie, Blizna San Quentin czy Wzgórza Verde? Wzgórza Verde nie. Blizna San Quentin nie. Słasą i Przełamanie. I teraz czekaj, muszę sobie odtworzyć wzrokowo, jak ta mapa wygląda. Oczywiście wiem, która to jest. Na środku jest most. No jest. Jest most. Słasą. Ty, cwaniaku, dałeś tutaj... Czekaj. Będziesz musiał to pociąć pewnie. No wiem. No go, okej. Jest taka mapa Przełamanie? Pało jedna, ty. Co? No, już po prostu tutaj z głowy jakąś... Nie, no spokojnie, no, wszystkie mapy są w BF-ie, no. Aż takiego hamstwa nie będę robić. Dobra, zaznacz Przełamanie. Tak? Zaznacz. Tak. Zaznacz definitywnie, ale powiedz mi teraz angielską nazwę już definitywnie po zaznaczeniu. Dobra, to chwilę, zaznaczę tylko. Angielska nazwa mapy Przełamanie to było Rapture, coś takiego. Rapture. No. No to chyba to, co? No i to jest to. No właśnie. Tak to jest, jak wydają 3/4 mapek z dodatków najpierw na CTE, a CTE jest w wersji angielskiej. Tak, to jest mylące faktycznie potem. No dobrze, dobrze. No ale udało się, no trochę to... Trochę tu musiałeś zastanowić się, ale okej, ale jest dobrze. Lecimy dalej. Pytanie 4. Za 5000 jednostek złomu. I jest ono takie. Jakiego behemota nie zobaczymy w Battlefield 1? Zeppelina, może... Czara 2C, Albatrosa CX czy Dreadnota? Nie no, wydaje mi się, że możemy zaznaczyć. Zeppelin wiadomo, że jest. Czar 2C to jest ten wielki czołg ogromny. Okay. Dreadnought, no to statek, no a Albatros. Nawet szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest, czy było coś takiego historycznie, militarnie, czy tak sobie wymyśliłeś, ale zaznaczmy Albatrosa. Okej, Albatros, tak? Definitywnie C. Okej. Ogółem Albatros to jest bombowiec niemiecki. Aha. To może zobaczymy jeszcze. Może coś pojawi się. No i oczywiście nie jest on behemotem, także to jest poprawna odpowiedź. Zgarnąłeś 5000 jednostek złomu, więc klask. W tym rosyjskim dodatku mają dodać właśnie samolot jakiś taki też kolejny. Także też będzie jakaś lekka masakra, bo już niejednokrotnie mnie z niego zabijali. Także przygotujcie się na, może nie Albatrosa w grze, ale na coś równie potężnego, podejrzewam niestety. Dobrze, ile mam? 5000 tak, już mam, 5 tak? 5000 już masz, także... No, ale teraz możesz to podwoić, jeżeli dobrze odpowiesz na kolejne pytanie. Pytanie za 10000 jednostek złomu. O, to może być ciekawe. Ile misji w trybie kooperacji pojawiło się w Battlefield 3? O kurde, stary. 3, 5, 6, 8. To byłby czysty, żywy strzał, naprawdę. Naprawdę, to ale byłby czysty na pewno strzał. Tego kopa przechodziłeś, więc... To pewnie nie raz. Myślisz? Serio? Nie pamiętam tego. Dobra, no jakby tak na chłopski rozum to robić, to 3 by było za mało, wydaje mi się. Zamieńmy pytanie. Zamiana pytania, na pewno, tak? Tak. Który tryb gry nie został zaimplementowany na mapach z dodatku Walka w zwarciu do Battlefielda 3? Czy był to podbój, deathmatch, miss broni, czy może szturm? Który nie został zaimplementowany na mapach z dodatku Walka w zwarciu? Nie został. Deathmatch był.
Mistrz Broni był, bo to był ekskluzywnie, że tak powiem, dodane. Podbój. Szturm. Czy był szturm na Zibie? Chyba nie. Czy był szturm na innych mapkach? Nie było szturmu. No to daj szturm. To nie było, tak? No to dajemy. Walka w zwarciu. To jest ten dodatek. No szturm. No nie było szturmu. No. Nie było. Okej, okay, definitywnie szturm. Znaczy, że nie było szturmu. Nie było, tak. Okej, okay, zaznaczamy. No, twoja droga redukcji jest dobra, nie było szturmu. Dokładnie jest to poprawna odpowiedź. Ale tak widzisz, więc... teraz na przykład jak tak myślałem nad podbojem, to tak się zastanawiałem, czy ja tam grałem, bo wiadomo, że były flagi, tam trzy flagi chyba zazwyczaj były. Tak. Czy to był podbój, czy to może była dominacja? Wiesz, to było jedno i drugie. No właśnie. 10 mam, tak? Jest 10 baniek. Tak. I więc... jedno koło na razie. No, jeszcze jedno koło. To takie najfajniejsze chyba. No, będę je musiał chyba wykorzystać, zobaczymy. Dobra, to lecimy dalej. Pytanie szóste za 20 tysięcy jednostek złomu. Co to ma znaczyć? Ile klas było dostępnych w Battlefield 2? Aż ty w dupę, za przeproszenie. No 4, 6, 7, 9. Grałem w Revive'a 2. Ale to jest pytanie... Teraz się okaże, czy Kromka jest prawdziwym weteranem serii. Nie jestem weteranem serii. Właśnie, ile klas było dostępnych. Nagrałem tylko... Było ich chyba więcej tak ogólnie niż mieliśmy chociażby w trójce czy w czwórce. Czyli cztery nie, tak według... No według mnie nie, no. Pamiętam, że weterani właśnie ale no nie zaryzykuję ci tego tutaj. Myślę, że poza konkursem ci odpowiem, ale chyba wykorzystam przeskoczenie. Przeskoczenie tak jednak? No, wykorzystam, bo... Okej, okay, dobra, definitywnie ostatnie koło bierzesz, tak? Okej. Okay. Tak jest. Dobra. To tak poza konkursem powiem, że klas było 7. 7, no właśnie. Szturmowiec, sanitariusz, żołnierz wsparcia, mechanik, grenadier, komandos i snajper. Tak więc, no niestety odpadłbyś, ale... Niestety, ale no. No. Jest koło, dobra. Znaczy już nie ma koła. Ale mamy pytanie za 40 tysięcy jednostek złomu, także uratowałeś się. No to teraz zacznie się zabawa. I teraz zacznie, tak, nie ma koła i próg gwarantowany jest tuż za rogiem, tak więc dobra. Ile gier z serii Battlefield zostało wydanych na najnowszym silniku graficznym Frostbite 3.0? Jedna, dwie, trzy czy cztery? Ten Battlefield jest na trójeczce, ten jest najnowszym silniku. I jeżeli mnie nie myli wiedza, to Frostbite'ik ten też na Battlefieldzie czwóreczce był. To byśmy... A, no to czekaj, kuźwa, bo masz też Hardline'a przecież. No właśnie, masz też Hardline'a. Jak mogłem zapomnieć o Hardline'a? Był taki Battlefield, och. To też był przecież Battlefield, więc... Trójka nie była chyba... Nie, trójka nie była na pewno na Frostbite najnowszym. Tylko czy Frostbite 3.0 to jest najnowszy? Ty co? A, no, napisałeś najnowszy, bo pewnie jakbyś nie napisał najnowszy, to bym się zastanawiał, czy to najnowszy silnik. Battlefield 1 bankowo. Battlefield 4 też był na trójce, tak mi się wydaje. Pierwsza moja myśl. A jeżeli czwórka była na trójce, to Hardline też musiał być na trójce. Więc zaznacz definitywnie odpowiedź 3. Okej, okay, czyli czwórka, tak? Hardline i BF1 według ciebie? Tak, tak. Zaznaczamy odpowiedź C, czyli 3. Nie znęcasz się, czyli mogę mieć rację. Jest jakaś nadzieja, ale nie muszę. Teraz będzie, wiesz, jeszcze muzyczka, dżingiel. No. I to bicie serca, co zawsze w Milionerach było tam takie.
Dobra. Tak. Masz 40 tysięcy jednostek złomu. Dobrze. Nie jestem taki durny jeszcze, na szczęście. Dobrze, ale... tego hardline'a przypomniałeś sobie, że jednak ta gra istnieje. Pytanie ósme. Jaki pseudonim nosi Chinka o nazwisku Shui, która w zależności od obranego zakończenia ginie lub pozostaje żywa w Battlefieldzie 4? Anna, Dama, Hanna, Kate. Tutaj już tylko i wyłącznie pamięć taka, wiesz, jak sobie zagrasz i coś przeczytasz w napisach, bo ja gram na kinowej wersji, ci się, że tak powiem, w głowę zakleszczy. Annę odrzucam, Damę odrzucam, Katie odrzucam, Hanna mi się najbardziej kojarzy. Nie wiem dlaczego, okay, ale kojarzy mi się właśnie Hanna z Battlefieldem. Battlefieldem, bo to czwóreczkę. Tak, mam, to była tak, czwórka, tak. Tam był też Wrecker i tak dalej, więc Hanna definitywnie ostatecznie. Czyli tą miłą koleżanką Chinką to była Hanna, tak, według ciebie? Skąd to zwątpienie? Katie, dama na pewno, dama, jaka dama? Nie, dama nie, Anna. Hanna, ta Hanna mi... Hanna, zaznacz Hanna. Już mnie rób no. z głowy. Hanna. Okej, definitywnie zataczamy. Nie definitywnie, tak. Hanna. Tak. Okej, słowo się rzekło, zaznaczam. No musi być to ta Hanna, pamiętam jak zwisała z tej liny całej przecież, no. Gdzieś musiałem przeczytać, że to jest Hanna. Bardzo koreańsko czy tam chińskie nazwisko, tak. Hanna, dawaj pseudonim, mów mi, bo zaraz umrę przecież tutaj. To nie była Anna. Nie wiem, o Jezus, już myślałem, że powiedz nienawidzę cię po prostu. Nie była Anna, okej. Okay. Kamienna twarz, poczekaj, bo... Dama chyba też nie, no dama... No to nie była też dama. Tylko teraz, czy to była Hanna, czy Katie? Katie tak... Katie miała na imię moja była dziewczyna, to nie rób mi tego w ogóle. Nie rób. No dobra, no to ci nie zrobię. To była Hanna, masz rację. No właśnie. Jest to poprawna odpowiedź, także... Masz 75 tysięcy jednostek złomu. Brawo. Widzisz, pytanie za 75 tysięcy było dla mnie łatwiejsze niż pytanie podstawowe, które każdy weteran powinien znać, ile było prawda. No. Właśnie. No ale Hannę znasz, okej. Okay. To się liczy dzisiaj. No ja jestem, wiesz, tutaj specjalistą od kobiet wychodzi na to. Także no, wszystkie dziewczyny, które oglądają Kajo, piszą teraz, że tak, właśnie, coś piszą w każdym razie. Coś napiszcie tam na dole, bo... no, napiszcie Hanna. Okej, okay, pytanie dziewiąte. Jesteś gotowy? Gotowy. Pytanie za 125 tysięcy jednostek złomu jest następujące. Czym jest Jeep Stuff? Czy jest to ładunek C4, mina Claymore, klakson w Jeepie, granat zapalający? Jeep Stuffem jest nie granat, nie klakson, nie mina. Tylko ładunek C4. Na pewno. Zdecydowanie. Tak? Tak. Przy okazji człowiek odpowiedzialny za wynalezienie Jeep Stuffu jest bardzo sympatycznym gościem. Miałem okazję poznać na tam paru wyjazdach, także nie oglądasz tego, przyjacielu, ale pozdrawiam. Ładunek C4 na pewno. Tak okay, jest. Zaznaczamy, tak, odpowiedź A, ładunek C4. W tych kwestiach widzę, że jednak obyty jesteś. No bo to tak wiesz, to się robiło, to się kojarzy. Tak to się robiło. Okej, okay, no to jest jasne, jasna sprawa, że to jest ładunek C4, tak więc... Wow, powiem ci, no, masz 25 tysięcy. Kurczę, zostały ci jeszcze 3 pytania. Te najgorsze. Dobra, zobaczymy. Chociaż w sumie to poszło ci łatwo dosyć. To poszło łatwiej niż tamte, no. No nic, no. Hashtag ustawione, tak. To ustawione, żeby wygrać. No, ciekaw jestem tych teraz 3 ostatnich pytań. No, zobaczymy. O ile nie będą jakieś typowo właśnie z jakichś starszych Battlefieldów, czy nawet ciekawostki, to myślę, że powinno jakoś to pójść. No. Dobra, zobaczymy. Czekam. Pytanie 10.
W jakiej grze po raz pierwszy wykorzystano silnik graficzny Frostbite? O, masz jakieś szczęście do tego silnika graficznego dzisiaj, naprawdę. Czy był to Battlefield 1943, Battlefield Bad Company 2, Battlefield Bad Company czy Medal of Honor 2010? W jakiej grze po raz pierwszy wykorzystano silnik graficzny Frostbite? Dobra, Bad Company 2, wiadomo, że był Frostbite'cik. Bad Company też był Frostbite'cik. I to jest właśnie pytanie, nad którym sobie pomyślę, troszkę mówiąc, wiesz, tak, do siebie, jeśli nie masz nic przeciwko. Jasne, no nie krępuj się. Battlefield 1943 to była gra. Teraz muszę sobie ją umiejscowić, kiedy ona została wydana. Wydaje mi się, że została wydana przed Bad Company 2. Medal of Honor 10. Wydaje mi się, że na pewno w Bad Company 2, na pewno Bad Company, we wszystkich Battlefieldach wydaje mi się, że Frostbite był od początku. Czy w Medal of Honor był użyty Frostbite? EA? Kwestia tego, czy... Wiesz co? Wydaje mi się, że najwcześniejszą grą, która w ogóle z tego, z tych czterech została wypuszczona, był Battlefield 1943. Więc ja bym zaznaczył tego Battlefielda 1943, mimo że nie jestem w 100% przekonany, czy tam faktycznie Frostbite był użyty, jakiś, nie wiem, jedynka, czy jakikolwiek wtedy był. Znaczy, no, mówisz, że w każdej grze, tak? Battlefield był. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, ale nie jestem w 100% pewien. Czyli w sumie jakbyś miał drogę dedukcji teraz, odrzucić najpierw coś po kolei. Jakbym miał odrzucić, to bym odrzucił na pewno Bad Company 2, bo wydaje mi się, że jest to stosunkowo nowa gierka. Nowa, okay. No wiesz. No, no tak, tak, tak. Bad Company 2, Bad Company... Ciężko mi sobie wyobrazić w ogóle Battlefielda nie na Frostbite, jeśli mam być szczery, ale to są zamierzchłe czasy. Medal of Honor... Wydaje mi się, że idąc drogą dedukcji, Medal of Honor był później niż 1943. Nie jestem przekonany, ale idę za tym, że jednak te Battlefieldy miały, a że ten Medal of Honor był wydany później niż 1943. Taka jest moja logika, więc zaznacz. Okej, okay, definitywnie zaznaczamy odpowiedź A, czyli Battlefield 1943. Tak jest. No ciekawe. Ogółem tak, no Bad Company 2, no to na pewno to pierwsze co odrzuciłeś, okej, okay, to rozumiem. Bo to faktycznie jest taka jedna z tych najnowszych gier, która tutaj w tym zestawieniu pojawiła się, w tym pytaniu. Medal of Honor 2010, to chodziło po prostu o rok wydania. O rok wydania, aha. Tak. Battlefield 1943 został wydany w 2009 roku. No to... No. Ale jeszcze był Battlefield Bad Company, który był wydany rok wcześniej, w 2008 czyli roku. Bad Company. Czyli odpowiedź C, Battlefield Bad Company. No trudno. Właśnie, kurde. Właśnie. No niestety, właśnie, kurczę, widzisz? Bo... No tak wyszło. No wyszło, wyszło. Właśnie, Bad Company, tak... Jak, bo to patrz. Zdziwiłem się, na samym początku odrzuciłeś tak naprawdę Bad Company. Ale wiesz, dlaczego ja odrzuciłem? Bo mam w zestawieniu Battlefielda 1943 i od razu jak patrzę na datę 1943, to wydaje mi się przez 43, że to był najwcześniej wydany z tych wszystkich tutaj. Także, no zgadza się, faktycznie. Bad Company mogłaby być wydane wcześniej. Co więcej, tak powiem ci, że właśnie Frostbite jest dopiero od Bad Company. No. Wcześniej był inny silnik graficzny. Był, był. Tak, był Refraktor, coś takiego było. Prawdopodobnie, aha, jak dobrze pamiętam. Więc, no właśnie, Battlefield Bad Company był pierwszą grą, w której pojawił się Frostbite.
I to była Frostbite 0.5 albo nawet tam jakaś taka wczesna wersja. Też myślałem, że po Bad Company 1 od razu mieliśmy tam później dwójkę. No nic, no dobra. Ile tam? 125, tak? No 125 by było, ale gwarantowane. No dobra, dobra. No nic, no trudno. Ale że gwarantowane było 40 tysięcy, no to kurczę. Wszyscy w trójkę razem z Vanboyem Raptorem macie po 40 tysięcy. Okej, okay, także no Kromka niestety kończy zabawę z 40 tysiącami złomu. Chociaż jakiś opening to może będzie w Battlefieldzie. Coś tam się wymyśli, myślę. Coś tam się zrobi. Pamiętajcie skomentować też ten film, ponieważ macie szansę wygrać Battlefield 1 Premium. Więc ostatnia szansa, ostatni odcinek, także komentujcie. Naprawdę, polecam. Teraz będzie Kromka, co on zna o tym Battlefieldzie, to ja bym na wszystko odpowiedział. O, tak będzie teraz. Raptor miał łatwiejsze. Bijajcie na kanał Kromki, tu na jego twarzy teraz macie przycisk. O, tu klikicie. Tak właśnie, klikicie na nos. Dzięki wielkie za zaproszenie jeszcze raz i za fajną zabawę. Dzięki za przyjście, także no, papaśki, hej!